podyktuję teraz uruchamianie procesów transformacji czakr w ciało świetliste, kryształowe. Przy czym muszę najpierw zaznaczyć, że ten proces nie sprawi, że wszystko samo się zadzieje od A do Z. On jest pewnego rodzaju pomocą, wsparciem, intencją, która uruchomi, zapoczątkuje te procesy, przy czym jest to dużo bardziej złożone, o czym będę starała się opowiedzieć dokładniej w kolejnych odcinkach. Nie istnieją czakry na poziomach świetlistych. Czakry są to konstrukcje w celu łatwiejszego kontrolowania, podpinania się pod ludzi. I w ten sposób zostały utworzone czakry. I na razie na tym się zatrzymam, bo jest to bardzo szeroki temat i wrócę do niego w oddzielnym nagraniu, gdzie będę to wszystko tłumaczyć. Tu przede wszystkim dyktuję proces, intencje transformacji czakr w ciało świetliste, kryształowe. Proszę najczystsze źródło światła i miłości, aby procesy, które będę robiła, przebiegły w sposób łagodny, bezpieczny, skuteczny i jak najbardziej dogłębny. Proszę, aby cały proces, jego przebieg, jak i energie, jakie będą użyte, były doskonale dopasowane do mojej prawidłowej struktury energetycznej, tak, aby moje ciało czakrowe zostało przetransformowane do formy częstotliwości i struktury najodpowiedniejszej dla mnie w tym momencie. Proszę najczystsze źródło światła i miłości o przeskanowanie wszystkich moich warstw na wszystkich moich ciałach o zdjęcie, przepalenie, oczyszczenie, przetransformowanie w najczystszą formę energii źródła wszystkich moich blokad, pieczęci, konstrukcji, instalacji, magii, klątw, podpięć, jak i wszystkich ich zabezpieczeń. Zwalniam wszystkich ich strażników. Dziękując im, jak i ich właścicielom, za doświadczanie. Moją wolą jest, że mają uwolnić mnie
i odejść jak najdalej ode mnie. Wybaczam wszystkim istotom, które zrobiły mi krzywdę, zmanipulowały mnie, zablokowały i dostosowały mnie do swoich potrzeb czyniąc mnie niewolnikiem. Wybaczam sobie, że zgodziłam się świadomie lub nieświadomie z własnej woli lub pod przymusem na wszystkie zmiany na wszystkich moich ciałach. Zrywam wszystkie umowy, pakty, przysięgi, zgody, zezwolenia, cyrografy i wszystko, co stanowi jakąkolwiek formę zgody na manipulację i wnikanie w moje wszystkie ciała. Jeżeli z najwyższego punktu widzenia i świadomości mojej duszy i nadduszy coś nie może zostać odcięte, i musi pozostać dla mojego wyższego dobra i odzyskania świadomości i pamięci, proszę, aby odbyło to się w najłagodniejszej formie i najodpowiedniejszym czasie dla mnie. Proszę o zwrot wszystkiego, co moje, i odsyłam to do całkowitego oczyszczenia, do najczystszego źródła światła i miłości. Proszę o utworzenie wokół mnie bariery ochronnej, z najczystszej energii źródła światła i miłości, abym już zawsze i wszędzie była bezpieczna, całkowitym, w bezpośrednim połączeniu z najczystszym źródłem światła i miłości,
swoją duszą i nad duszą. Niech tak się stanie teraz.